Gienek Matysiak zaprasza Państwa do wysłuchania 2565 odcinka powieści radiowej Matysiakowie. Przestój się, Andrzej, proszę cię. Żona nam tu zostawiła małe co nieco. Widzę właśnie, ale dzięki. Nie jestem głodny. A może jednak. Rozmawiamy już jakiś czas, a pora jest prawie obiadowa. To może, naleję ci jeszcze herbaty czy kawy. Chociaż nie. Na kolejną kawę nie będę się namawiał. To twoja komórka? A tak, przepraszam. Może to Madzia dzwoni. Halo? Andrzej Gruszczyński, słucham. A, to pan, panie Wacławie. Dobrze, oczywiście, jeśli to konieczne. Za ile mogę być w firmie? Zaraz. Myślę, że za 3 kwadranse, za godzinę najdalej, jeśli to pana urządza. Tak? No to w porządku, jesteśmy umówieni. Do zobaczenia. Przepraszam cię, Gienku. No nie ma za co. Widzę, że sprawy firmowe ciągną się za tobą przez całą dobę. Ach, czułem się nimi ostatnio potężnie zmęczony. Mówiłem sobie nieraz, dosyć, trzeba zwolnić, wyluzować, bo do czego to nas prowadzi właściwie? Własnej córki prawie nie oglądam, ale teraz jestem z tego zadowolony. Z czego? No z tego nawału zajęć, spraw, zabijam te myśli, które mi głowę rozsadzają. No, cały ten stres, o którym rozmawiamy, z którym do ciebie przyszedłem. Sądziłem, że pomożesz mi go rozładować. Bardzo bym chciał, ale ja... Jesteś jedynym człowiekiem z tamtych czasów, z którym utrzymuję kontakt, który pamięta, co się wtedy działo w naszej fabryce. Oczywiście, że pamiętam, ale jaki to ma bezpośredni związek z tobą? No jak to jaki? Nie kto inny, a ktoś z ówczesnej załogi musiał na mnie donieść. Nie, to niemożliwe. Wszystko jest możliwe. Ale to nie tak. No, znalazłeś się na tej nieszczęsnej liście z ubeckiego oskarżenia, ale to nie musiał być ktoś z naszych pracowników. Zorientowałbyś się, gdybym prowadził z tobą jakieś rozmowy. Nie wiem, wypytywał się. Nie jeden raz rozmawiałem z różnymi ludźmi na rozmaite tematy. I w sprawach produkcji, i kiedy wyjeżdżałem za granicę. No pamiętasz jak się załatwiało wtedy paszport? Jakie to były korowody. Ale byłeś twardym zawodnikiem. A wiem, nie byłem lubiany. Ale nasz wydział pracował jak w zegarku. Zarabialiście. No nie, do czasu. O, fakt. Przyszedłem do was w nie najlepszym momencie. No właśnie. Po pół roku wszystko się już zaczęło burzyć naokoło. Ale czy to znaczy, że ja jestem czemukolwiek winien, że mam być podejrzany? Ale o co? No o co właściwie? Żebym ja to wiedział. W tym właśnie rzecz. Żałuję, że w ogóle ruszyłem tę lawinę. Jak to, nie bardzo rozumiem? No, mam znajomych, którzy także znaleźli się na tej liście i powiedzieli, że palcem nie kiwną. Nie? Właśnie, nie. Ty wiesz, co to znaczy posądzenie o donosicielstwo? Powiedzieli mi, stary, to jest taka obraza, takie świństwo, że my się bronić nie będziemy, bo to jest poniżej naszej godności, żebyśmy prowadzili dyskusję z jakimś nieznanym nam facetem w wiadomej instytucji. Dyskusję o naszym honorze. O nie. Rozumiem, to jest jakaś postawa. Jeżeli ktoś się czuje absolutnie niewinny. A jak myślisz? Że ja się czuję inaczej? Nie, to miałem na myśli. Tylko co? Co? Właśnie o to chodzi, że człowiek może się znaleźć po prostu w pułapce. Ja właśnie się w niej znalazłem. No to znaczy, no mów konkretnie, bo ja się może nie do końca orientuję w tych sprawach. Nie ma mnie tu teraz fizycznie, więc wiem tyle, co z prasy. A i tak nie wszystko do końca rozumiem. A kto to rozumie? Stajesz pod pręgierzem z oskarżenia ludzi, którzy potrafią powiedzieć, ja jak ta babka w telewizji. A cóż myśmy im takiego zrobili? Znaczy, co oni zrobili nam, tak? A tym, którzy maglowali, łamali fizycznie i psychicznie. Cóż myśmy takiego zrobili? Postraszyliśmy, pogroziliśmy, wspomnieliśmy o rodzinie, o dzieciach. Wspomnieliśmy. A parę donosów, parę podsłuchów, trochę nękania telefonicznego. Takie tam zabawy, które dziś wydają się śmieszne. Śmieszne. Masz pojęcie? I tacy ludzie są świadkami oskarżenia, a tacy jak ja muszą się tłumaczyć. Mózg się przewraca. No przykro mi, Andrzej. Ale czy ty to rozumiesz? Tak do końca? Tę niesprawiedliwość?
bo żebym chociaż mógł się odwołać, wyjaśnić, wytłumaczyć. No dobrze, a nie możesz? Przecież ci już mówiłem. Odmówili mi statusu pokrzywdzonego. Ja ciągle nie do końca się orientuję. Nie mogę wystąpić do sądu lustracyjnego. No tak, ale ja słyszałem, że jest taki projekt, żeby w ogóle zlikwidować te sądy lustracyjne. No właśnie. I co? No, chyba by się to wszystko przeniosło do sądów powszechnych, no bo gdzieś przecież obywatel musi mieć prawo się odwołać, bronić. A w sądzie powszechnym czekaj tatka latka. Moja znajoma w swojej sprawie cywilnej kotłowała się 12 lat. Ile? Słyszałeś. Jedno pismo, czekaj na odpowiedź rok. Drugie pismo, 2 lata. I tak dalej. W jednym miejscu zgubili jej dokumenty, w drugim coś tam jeszcze. No, jednym słowem, i żyj tu, człowieku, z tym piętnem. A Madzia? Co ci mam mówić? Zresztą Madzia to jeszcze, ale córka. To jest prawdziwy dramat. Nie chcę nawet o tym mówić. Andrzeju, no wybacz, ale ty naprawdę nigdy nic? Co? Janek, nie obrażaj mnie. Nie, przepraszam cię jeszcze raz, ale muszę to wiedzieć. No przecież rozumiesz, żyliśmy w takich czasach. Dziś się już o tym zapomina, ale dziś właśnie dowiadujemy się o różnych takich rzeczach, o których nam się wtedy nawet nie śniło. Szczególnie mnie. No bo jak pewnie pamiętasz, skorzystałem z okazji i wyjechałem do NRD. A, ale miałeś jakieś przykrości, teraz sobie przypominam. Głupstwo. Przymknęli nas na parę godzin, jak zanosiliśmy paczki zatrzymanym kolegom. Ale ty powiedz mi przede wszystkim jedno. No, jak ja mógłbym ci pomóc? Nie wiem. Tak pomyślałem. Może pamiętasz jakieś wydarzenie, jakąś szczególną sytuację, jakichś ludzi, którzy wówczas się mną interesowali jakoś szczególnie. Znaczy masz na myśli, że w naszej fabryce? No, byłem szefem. Nie docierały do mnie różne sprawy, które się działy wśród załogi. Ale dlaczego góra cię wtedy odwołała? Sam zrezygnowałem. Ostatnią kroplę goryczy dolała mi awantura ze starym Szulkiewiczem. Pamiętasz go? No jasne. Rozdarł się, że miałem za twardą rękę. I to kto? On! Taki usłużny zawsze wobec władzy. Przez tyle lat się jej podlizywał. Nie mów tak. To był przyjaciel mego ojca. I co z tego? Działacz, cholera. Wszystkich tylko pouczał. Może to on? Nie, niemożliwe. Nie chce mi się wierzyć. Taki gorliwy. No wiesz, o tobie też mówiono, że byłeś gorliwy. Co takiego? Nie, no daj spokój, Andrzej. Nie rozumiesz, co się dzieje? Za chwilę sami się będziemy wzajemnie podgryzać. Albo naszych kolegów. No. Masz rację, to jakaś bzdura. Do czego nas doprowadzili tą podejrzliwością? No cóż, trzeba widać przez to przejść. Jeśli chodzi o mnie, to możesz na mnie liczyć. Jeżeli będę mógł ci w czymkolwiek pomóc, to proszę bardzo. Wiesz co? No. Teraz bym się napił. Ale nie herbaty, ale kielicha, jeśli masz. No jasne, że mam. Zatrzymaj. Za co pijemy? Ha, ty powiedz. O, widzę, że panowie coś świętują. Albo po prostu było miłe spotkanie. Co, nie mylę się? Ha, witam panią. Dzień dobry, panie dyrektorze. Można wiedzieć, na jaką intencję ten toast? Właśnie, sami się nad tym zastanawiamy. No to może ja coś zaproponuję? Proszę bardzo. Za przyjaźń, dobrze? Może być? Oczywiście. Jeżeli tobie odpowiada, Gienku. No to w górę serca. No, na zdrowie. Ua. Ależ popełniliśmy nietakt. O. Nie nalałeś pani, Gienku? Nie, dziękuję. Ja bardzo dziękuję, naprawdę. Wszystko w porządku. Dobra. To ja będę szedł. Już?
To co to? Przeprosiłam pana? A skądże? No ale jak pojedziesz, wypiliśmy i to na dodatek obaj. Nie będziesz mógł prowadzić ani ja. Nie jestem samochodem. Madzia miała jakieś sprawy na mieście i wzięła wóz. Przyjedzie po mnie. No to gdzie się wybierasz? Poczekaj tutaj na nią. No, umówiliśmy się koło biblioteki uniwersyteckiej. Chętnie się przejdę. Do widzenia, pani. Do widzenia, panu, do widzenia. Cześć, Genku. Dziękuję. No wiesz, nie mam za co. Będę się dowiadywał, jeśli pozwolisz. Sam się odezwę. No, to wszystkiego dobrego. Wszystkiego. Jenek, mówiłeś o tej sprawie, tak? Tej, o której wspominał Tomasz. No właśnie, o niej rozmawialiśmy. Ale widzę, że mówisz ciężkim westchnieniem. Bardzo go to obeszło? Bardzo. Co ty powiesz? To dziś inny człowiek. Jaki kiedyś był, to był, ale to porządny facet. I w jednym ma absolutną rację. Osoba, której się stawia takie zarzuty, powinna móc przedstawić swoje racje. Sam nie wiem, jakbym się czuł na jego miejscu. Jak? No podle. Chyba bym się wściekł. Odbierzesz? Cześć. Halo? Antoni? No cieszę się, że się odzywasz. Czekaj chwilkę. Nie, to nie moja działka, dam ci wisie. Antek dzwoni, pyta, co robimy ze świętami. Tak, no już. Antek? No dzień dobry. No ja też miałam zamiar was zapytać, a właściwie zaprosić na drugi dzień świąt do nas. No dlaczego nie? Oj, Antek, ty zawsze masz jakieś obiekcje. Tak? To Marysia chce wyjechać do Austrii? No, Antek, no jak to, co ci radzę? No, kochanie, no sam się zastanów. Najlepiej niech się najpierw nauczy jeździć na nartach. Nie, słuchaj, tu Gienek coś tam dogaduje, no jak zwykle. No pewno, jeżeli Marysia się zdecyduje, to jedź z nią. Tak, Antek, koniecznie bądź z nią i przy niej, rozumiesz? Ale zadzwoń jeszcze przed wyjazdem, szczególnie gdyby się coś zmieniło. No to papa, pozdrawiam cię serdecznie. Masz. Ach, nie wie co robić. Cały Antek. Mówię ci, niech się zapisze do szkółki na siostrzej. Jenek, przestań. Tu chodzi o poważniejsze sprawy. Mam młodą żonę. Co się dzieje? No nic się nie dzieje. Ale o żonę trzeba też czasem zabiegać, mój drogi. Może ta rada i tobie się przyda, co? Coś ci odbiło, Wisiulka? Powiedz no lepiej, gdzie jest twoja lepsza połowa? Lepsza? No, pewnie. No może i tak. No, wiesz co, nawet dobrze, że o to pytasz. Bo nieraz chciałam o tym z tobą porozmawiać. Poradzić się. No ale na jaki temat? O co chodzi? No o Stacha chodzi. Chyba widzisz, co się z nim dzieje. Nie bardzo widzę, bo jestem wciąż daleko od was, niestety. Jest kompletnie zagubiony po tym przejściu na emeryturę. No tyle słyszałem, czasu. Słyszałem o tych jego wędrówkach po mieście. I co, myślisz, że to się skończyło? A co, nie? Ja wiem, że w różny sposób ludzie reagują na emeryturę. Ja jak wyszłam z Orbisu, to też przecież nie na emeryturę, a byłam kompletnie rozbita. No, pamiętam. No, ale niektórzy to jakoś sobie z tym radzą. Niektórzy nawet się cieszą, że wreszcie będą wolni. Bez codziennych, żmudnych obowiązków, wiesz, no. Ale Stach to, wiesz co, naprawdę nie potrafi się przystosować. A już o żadnej radości to nie ma mowy. Nie odzywa się do nikogo, nie odpowiada nawet na telefony kolegów. No to co on robi całymi dniami? O to chodzi, że nic. No nie umie sobie zagospodarować dnia, rozumiesz? I nie wiem, co robi. Przecież mnie przez pół dnia nie ma w domu. Ja jestem tą całą sytuacją zdesperowana. Gienek, on cierpi, a ja nie potrafię mu pomóc. To ciężka sprawa. Proszę cię, pomóż jemu i mnie. No tak, ale jak? No wymyśl coś. On nie może żyć w ten sposób bez żadnego celu, no bo się wykończy.
A dla niego taki stres to szczególnie jest zabójczy. Ale nie myślałem, że jest aż tak źle. Nie śpi w nocy, wstaje. A to nie śpi? Tak, nie chce mnie budzić, więc nie zapala światła, ale się kręci po domu, do kuchni i z powrotem i myśli, że ja nie słyszę. A ty udajesz, że nie słyszysz. No tak, bo kiedy mówiłam, chodź, przytul się, porozmawiamy, to tylko się złościł, wiesz? Ostatnio mi powiedział nawet, że mu da spokój, bo woli być sam. No, no ty wyobrażasz sobie, jak ja się czuję? No nie denerwuj się, błagam, dziewij się, nie denerwuj się. Ach, to znaczy, że ja, no Gienek, że ja mu nie potrafię pomóc. No gadanie. Zawsze był nerwusik, choleryk. Teraz mu się to jeszcze pogłębiło. No, co by tu wymyślić? No, powinien coś robić, gdzieś pracować. No, to jest najważniejsze. No oczywiście. No, ale co on może robić? No cały jego świat to była muzyka. Ja się na muzyce nie znam. Nie mam żadnych kontaktów w tym środowisku. No dobrze, ale jakaś praca społeczna? No, ale on musi sam tego chcieć przecież. No czym się zainteresować? Też prawda. Jenek, no trzeba mu pomóc, naprawdę, proszę. Ale przecież nie musisz mnie namawiać, sam się martwię. Czekaj, ja otworzę. Danka, o, dobrze, że jesteś. No chodź. A co wy tu, jakąś naradę macie? Nie, rozmawialiśmy z Jenkiem o Stachu. Wiesz, o tym jego obecnym samopoczuciu. A, wiem. Mówiłeś mu o tym. Notabene Stach akurat wrócił do domu. Widziałam go na podwórku. Tak? No to ja was zostawiam wobec tego, moi drodzy, bo idę do niego. No nie żegnam się z tobą, Gienek, bo spotkamy się na obiedzie, jak Dorota wróci. No to pa. Pa, kochanie, pa. Siadaj, Danusia. Dobra. Ale mi ćwiekawiśka zabiła z tym Stachem. No, to jest ciężki problem. Ty nic nie wymyśliłaś? No staram się ze Stachem spędzać jak najwięcej czasu, no tylko tyle. Za mało. No wiem, ale słuchaj, bo ja ci chciałam coś jeszcze powiedzieć. O sobie? No, ciekaw jestem. Tak mi źle, że nie masz pojęcia. No to, że jestem daleko od was i nie mogę brać udziału w waszym codziennym życiu jak dawniej. No, może to się wreszcie kiedyś skończy. Tak, jak wywalą mojego naczelnego. No, dziś o to nie trudno. Przyjdzie nowy i wywali mnie. I tak źle, i tak niedobrze. No ale mów, co chciałaś powiedzieć? Justyna jest w domu? Nie, ale co ma do tego Justyna? No właśnie ma. No Dorota ją wyciągnęła na siłę na mały spacer. Ona przecież głowy nie wystawia znad książki. Ale o co chodzi z nią? No bo nie chciałam, żeby usłyszała, wiesz. Rany boskie, a coś się stało? Słuchaj, przyszłam tu kiedyś do was. Nikogo nie było, tylko Justyna. Sama. Otworzyła mi drzwi, patrzę, cała we łzach. Płakała? Dlaczego? No pomyślałam, że się denerwuje tą maturą, że jest zmęczona, starałam się ją uspokajać. I co? Zaczęłyśmy rozmawiać i okazało się, wiesz co? No co, no mów. A wiesz, oczywiście, wiesz, że ona przez te długie miesiące kompletowała teczkę swoich rysunków i obrazów na egzamin do akademii. No jest, że wiem. Ale ona wcale nie jest przekonana, że chce iść do tej akademii. Już to słyszałem, ale wydawało mi się, że ona po prostu się boi, że nie da rady, że odpadnie. No myślałem, że ostatnio coś się odmieniło. Jenek, ona jest kompletnie zagubiona. Waha się, akademia, czy politologia, psychologia, czy weterynaria, no licho wie co jeszcze. Nie wie co ma robić, nie może się na nic zdecydować, jest kompletnie wytrącona z równowagi. Aż tak? A na dodatek uważa, że nie ma u was wsparcia w tej sprawie, mój drogi. U nas? No, nie ma? Tak, że ty i Dorota nie rozumiecie tych jej przeżyć, tych wahań, nie umiecie nic poradzić. Ty kiedyś jej powiedziałeś, że trzeba wybrać taki fach, z którego się będzie chleb jadło. O, i tyle. No i nadal tak uważam. Ale to w niczym jej nie pomaga, Genku. Nie pomaga w rozwiązywaniu jej problemów. Nawet korepetycji z rysunku podobno jej nie załatwiliście. Nie, korepetycji? No, wiem, że Dorota jest przeciwna tej manii korepetycji, jaka teraz panuje w szkołach, ale może jednak trzeba było, no. No ale przecież chodziła do pałacu,
miała wyniki. Rany boskie, do głowy mi nie przyszło. Przecież ona słowem się nie zająknęła. No, może byś chociaż teraz znalazł kogoś, kto by mógł fachowo ocenić jej rysunki, Gienek. Wiesz, tę teczkę, którą ona musi złożyć. Może poczułaby się pewniejsza, no, Gienek. Ale kto by mógł ocenić, bo czekaj, czy czekaj. Aleś mi dołożyła, Danusia, no, Justyna załamana. Że też ja niczego nie zauważyłem. No to przez to, że mnie tu nie ma, do cholery, no. Nigdy na nic nie ma czasu. Człowiek wpada do tego domu w pośpiechu, na jednej nodze. Ale pomyśl, Gienek, pomyśl o tym, kto by mógł... No ja właśnie myślę. Ja w żadnych kręgach artystycznych znajomości nie mam. No, chyba, że... Czekaj. No. Ja poznałem kogoś w Niemczech. No. No wiesz, teraz jest ten rok polsko-niemiecki. Tak. Mnóstwo imprez. I w czasie jednej z wystaw zgadałem się z facetem. Chyba on mógłby mieć coś w tej sprawie do powiedzenia. Ale artysta, malarz, grafik? No nie wiem dokładnie, ale na pewno fachowiec. To jest... Tak, to jest myśl. Wiesz, ja spróbuję coś załatwić. Pogadam z Justyną. Tylko delikatnie, Gienek. Delikatnie, a nie tak jak ty, na siłę. O. No, za kogo ty mnie bierzesz? Przecież to moje dziecko. Mogę sobie tylko robić wyrzuty, że się za mało przyłożyłem do tych jej problemów. No przyznaję. No nie przyszło mi to do głowy. No, na pocieszenie ci dodam, że takie wahanie psychiczne przeżywa nie tylko wasza Justyna, ale i wiele innych dziewcząt i chłopców. No, a skąd wiesz? Bo jeżeli nawet ministerstwo zajęło się tą sprawą... I jak to ministerstwo? No bo rozważa się podobno taką rzecz, żeby uczniowie mogli wybrać tak ostatecznie swój kierunek po pierwszym roku studiów, kiedy już będą coś wiedzieli, co chcą naprawdę robić. Bardzo sensowny pomysł. A widzisz. Czy realny? No, dzięki, Danusia, żeś mi o tym powiedziała. Słuchaj, a wracając do Stacha, no, bo to mnie też gnębi. Co z tym fantem robić? Przecież on nie może tak żyć z dnia na dzień, bo się wykończy. Wiem. I też się tym martwię. Proponowałem mu, żeby do mnie na jakiś czas przyjechał. I co? Tylko prychnął. I po co ci taka niedojda? Nie, no... Ja dzisiaj mam fantastyczny dzień, naprawdę, na sama radocha. Wysłuchali państwo 2565 odcinka powieści radiowej Matysiakowi.